wszystkim tym cudownym, wspaniałym kobietom, które mnie słuchają, składam życzenia z okazji walentynek. I z okazji walentynek chcę Wam przekazać jedną ogromnie ważną rzecz. Ponieważ dzisiaj zadzwonił do mnie facet i się pochwalił, że kupił swojej żonie z okazji walentynek kwiaty. I ona je przyjęła. Dlatego bez owijania w bawełnę. Drogie panie, z okazji walentynek daję wam zamiast bawełny tę prawdę. Jak dostaniecie od faceta na walentynki kwiaty, to zutylizujcie je natychmiast do kosza. Bo to znaczy, że ten facet ma tyle samo rozumu, co to zielsko. Niewiele więcej. Jeżeli dostaniecie baloniki, to on ma tyle rozumu, co ten... No, ta zawartość gumy, no. I domyślacie się, no właśnie. I dlatego, drugie panie, po to chodzicie po tym świecie, żebyśmy my, mężczyźni, nie tylko robili krzyczące dzieci, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli cel i sens w życiu. Dlatego, jeżeli którakolwiek zejdzie poniżej Yves Saint Laurenta, Louis Vuittona, Prado, Gucci'ego, to sama sobie winna. I zmarnowała również jakiemuś facetowi życie, który mógł być księciem, a nie został, tylko dlatego, że nie wytłumaczyłam mu, po co jest Dior. Wytłumaczcie.